Hej, witajcie ludzie z tej strony Enrux, a to jest kolejny odcineczek z naszej serii polecanie kanałów, widzów, YouTube'a i tak dalej, zgłosiło się multum ludzi, więc to będzie bardzo długi odcinek, więc zapraszam was bardzo serdecznie do ponownego, ogólnie zapraszam nowych ludzi oczywiście, bo tylko raz można być poleconym, zapraszam nowych ludzi do brania udziału w polecajce, no i możecie jak najbardziej udostępniać czy coś w tym stylu, no i zapraszam was na film, który mieliście przed odcinkiem, naprawdę. Jak widzicie, jak słyszycie, mam nowy sprzęt, mam właśnie nowy sprzęt, więc to jest naprawdę, no spoko, mam oczywiście stary mikrofon, ale używałem go niewiele, więc można powiedzieć, że jest nowy, więc zapraszam na pierwszy kanał, jest to Matiwek. On, widzę, tutaj nagrywa Minecrafta, więc no tak średnio dla mnie. Ale widzę tutaj, masz zapowiedzi różne, dobra, zapowiedzi nie będę oglądał, jak masz same zapowiedzi, to mogę tylko tak mignąć, polecić. Jesteś cheaterem, dobra, zobaczymy sobie to, czy coś tutaj będziesz miał. Nie, sama muzyka, więc ja... Więc ja ci tutaj nic nie powiem, może więcej z głosem nagrywaj, bo tak ludzie lubią. Jeżeli cię wstydzisz, to nie ma czego, naprawdę wiadomo o co chodzi, więc polecam Matiwek. Lecimy dalej. Mamy tutaj Smoke Balo. Jest to gościu, który, jeżeli się nie mylę, nagrywa Agary, jakieś Agario i coś takiego, Best Alice Io. To dużo tego jest naprawdę tych gier. Dobra. Aha, czyli sobie po prostu tak grasz, dobra. Nie ma żadnego komentarzu niestety, więc tu też za bardzo, chyba że tutaj Smoke Balo Livestream. Nie wiem, czy tu sama muza, czy ty też będziesz mówił coś. Zaraz zobaczymy sobie, czy coś tu będziesz mówił, czy jednak nie. Nie, jednak nic nie rozmawiasz, jednak nic nie komentujesz. Więc ja od razu dla ciebie tak mówię, żebyś komentował, po prostu to się lepiej ogląda. Widzicie, naprawdę super miniaturki ma, więc naprawdę, jeżeli ktoś chce typowe jakieś tam z końcóweczką IO pooglądać, to naprawdę zapraszam, Smoke Balo. Lecimy dalej, kurczę, bym sobie zamknął tego. Wally Virtue. Nie wiem kto to jest, ale no nie ma nic, więc polecam Uliverciu. Dalej, Mr. Capo. X-Pen. Widzę tutaj Minecraft. Gramy na kompie, gdzie możesz grać oprócz kompa i PlayStationów. Dobra, Minecraft Skyblock, Fabryka Kamienia. Zobaczymy sobie to, gramy na kompie. Co tutaj będziesz miał? Od razu widzę, że nagrywane z jakiegoś telefonu, bo no, jakości nie ma praktycznie. Zapytam się ciebie, dlaczego nie nagrywasz Frapsem lub jakimiś innymi programami? Czy chyba tutaj będzie coś tam? Aha, ty tutaj na telefonie jesteś. Mogę się ciebie zapytać, dlaczego właśnie nie grasz na komputerze, więc... Znaczy nie nagrywasz na komputerze Minecrafta, Frapsa sobie pobierz i jakoś to rób. No po prostu tu sobie w kopie buduję czy coś w tym stylu, że jeżeli ktoś chce zobaczyć Minecrafta czy jakieś tam ocenianie czy intro, to naprawdę zapraszam do Mr. Capo XP. Dalej lecimy, mamy Artixa, widzę tutaj chyba młodszy ziomeczek. Mamy też i Clash of Clans. Zobaczymy co tutaj. Cześć Manko, witajcie, jest Matix, a to jest kolejny odcinek z Clash of Clans. Dawno nie było filmików na kanale, ale postaram się, żeby teraz były części. Jak widzicie, od wcześniejszego odcinka dużo się u mnie zmieniło. Przyciszę jeszcze aplikację. No, ale my sobie z tym bezproblemowo poradzimy. Ma smoka. Nie no, powiem ci, że naprawdę ciekawie to wygląda, naprawdę cały czas cię słychać. Więc jest naprawdę spoko, nie? Zobaczyłem sobie tutaj, czy mi się wszystko nagrywa. Cały czas cię fajnie słychać, nagrywasz klazo, typowe takie przeglądarkowe, czy coś tam z aplikacji, więc naprawdę fajny pomysł na kanał, więc jeżeli chcecie coś takiego oglądać, to zapraszam do Artixa. Dalej mamy Mleko Luda. Nie wiem dlaczego mam cię polecać, jeżeli masz 2 razy 3, 5, nawet 10 razy więcej
oglądalności ode mnie. No ale dobra. Mleko lud. Od razu ci tu łapkę zostawię. No jak cię ludzie oglądają, to na pewno musisz mieć dobry kanał. Widzę praktycznie chyba zero pustych subskrypcji. No gratuluję naprawdę, bo w tych czasach jest ciężko to. Cześć wszystkim, z tej strony Mleko lud, a to jest kolejny odcinek Vlognoda, waszej ulubionej serii. Dzisiaj zagramy chyba sobie Lizą, tak właśnie. Ale lecimy do gry i to się wszystko wyjaśni. Proszę bardzo, jesteśmy... Od razu na to trzeba zwrócić uwagę, to naprawdę ciekawy komentarz. Naprawdę wiesz co robisz, wiesz co grasz. Ogólnie mikrofon naprawdę fajny, muzyczka leci. Nic, wszystko jest idealnie ustawione. Myślałem, żeby sobie wziąć właśnie... Przebijmy do tego poziomu, aż będziesz grał. W ogóle nie wiem co to za gra jest. A takie coś, tak? Tyk, to i jeszcze te. Jakoś tutaj muszę. A, taka ciekawa giereczka. Więc jak lubicie takie gierki, to naprawdę zapraszam do Mleko Luda. Dobra. Dużo ciszy jest, ale to ogólnie... mogę ci tylko powiedzieć, że więcej rozmawiam, ja zawsze dużo rozmawiam na swoich filmach, czasami bez sensu, ale to się naprawdę przydaje. No to zapraszam do Mleko Luda. Jeżeli chcecie pooglądać Block and Loada i widzę tutaj też Minecrafta, ale ogólnie widzę, że więcej Block and Loada to taka twoja seria, no, przewodząca. Dalej mamy Aaron Upset. Co my tutaj mamy na twoim kanale? Ciekawostki, jakieś Naruto Boruto. Ciekawostki, dobra, zobaczymy sobie co na tych ciekawostkach tu czy jest. Tak, trochę niezachęcająco, nie? Jak tak ma wyglądać, to nie chciałbym go spotkać w prawdziwym życiu, nie? Od razu jedna uwaga, twój twój mikrofon jest tak koszmarny, że te szumy to jest tragedia. Ogarnij sobie Audacity. Audacity są różne opcje, na pewno sobie ogarnisz na necie, jak odszumiać swój mikrofon, jak zniwelować to wszystko. Więc naprawdę polecam, bo te szumy będą denerwujące dla twoich oglądaczy. Dzisiejsi trenerzy Pokémon byliby w niebo wzięci, jakby zobaczyli takiego zwierzaka. Wiem, bo sam gram w Pokémoni. Wiesz, jakich haseł nie używać? Między innymi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, daty urodzin, imienia psa. Dobra. Powiem ci, że tak, content będziesz miał ciekawy, jeżeli będziesz robić ciekawostki, czy jakieś topy, czy terraria, ale nie nagrywaj, pierwsza zasada, nie nagrywaj mi filmów, jak chcesz być naprawdę, nie wiem, let's playerem, czy ciekawostki, to nie nagrywaj po minucie, tylko dawaj więcej pomysłów, 5, odszum ten mikrofon. Miniaturki ogarniesz, więc to mnie cieszy, że również ogarniesz te miniatureczki. No więc rozwijaj się, a będzie dobrze. Więc polecam Aaron Upset TV. Dalej lecimy Wolf Game. Kanał mi znany, więc co ja tu będę mógł dużo rozmawiać. Ogólnie tutaj jest bez komentarza, tak? Jeżeli dobrze pamiętam. Tak jest. To jedyna, że w ogóle piękna naprawdę grafika w tej grze, tak mi się spodobała teraz, a nie widziałem tej gry wcześniej ogólnie, ale u ciebie jak widziałem to naprawdę bardzo ładnie to wszystko wygląda. No jak widzicie Darkest Dungeon, to jest taka o sobie gierka, no bez komentarzy jest, to mnie trochę rani, że niektórzy boją się komentować, bo mówią, że mają tam słaby głos, ale tak nie jest, to trzeba naprawdę wziąć się na odwagę i zacząć to właśnie komentować. Więc tutaj właśnie Wolf Games nagrywa Darkest Dungeon, czy też jakieś inne gry. Widzę, że Nosferatu, to chyba Kamilosowi muszę powiedzieć, bo on lubi Nosferatu, ale ogólnie widzę, że masz tu Nosferatu, masz tu Darkest, masz tutaj wiele innych ciekawych gier, jest był Child of Light, The Barrel, naprawdę wiele ciekawych tytułów, więc jeżeli chcecie tutaj poglądać jakiś fajny naprawdę odcineczek, to zapraszam, bo jakość filmów u Wolfa jest naprawdę cudowna. Więc zapraszam i siemanko. Dalej mamy Call Me Bezi. Tutaj widzę coś dla mnie, czyli Daisy Standalone. Widzę, że już zaprzestałeś nagrywania Daisy, bo już 8 miesięcy nie ma, 9.
A co ty tutaj nagrywasz? Cudowne style, random moments, czyli czyżby jakieś funny, coś Uwaga! takiego? W filmie momentami używany jest angielski. Pojawiają się błędy językowe, jak i błędy w wymowie, za które przepraszam. Miłego oglądania. Pierwszy plusik masz do Opti Motherfucker. Die jest moja ulubiona muzyka metalowa, więc naprawdę solidne łokieto. No, co gramy? Damy kurwa na kurniku, na kurwiamy pięciolatki. Od razu co mi się tak... Tak średnio, znaczy to są randomowe momenty, ale czy to są twoje? Czy to są twoje ogólnie? Bo ja nie dosłuchałem może. Ale czy to są twoje, czy kogoś? Bo jak twoje, to raczej oduć się tego przeklinania, czy twoi koledzy. Bo ja zawsze staram się na filmach jednak nie przeklinać, tam powiem kurczę czy coś, bo to jednak młodsza widownia, nie można ich uczyć. Ale naprawdę pomysł na kanał jest. Wiesz, że tutaj masz troszkę tych filmów vlogowych i tak dalej. Za nazwę Bezi oczywiście kolejny plusik, tak więc zapraszam właśnie, Call Me Bezi. Dalej lecimy Foczek, widzę, że Garry's Mod, czyli też coś dla mnie. Coś co nagrywałem z Bloodym i z moją ekipą, Davo. Za muzykę z Piły też się pochwalę, ponieważ sam ją używałem, więc tutaj z góry wielka łapeczka. Ładnie się lubię. Hell's Pearson, Hell's Pearson z Akulusem, nieciekawie. No właśnie, muszę mi czym krzyczeć. No bo to jest ostrzeżenie, nie? Że będą jumpscary. Nie, ogólnie widzę, że bardzo ciekawy głos, masz naprawdę fajny komentarz z kumplem, tutaj dużo gadacie, więc to mnie cieszy. Ja lubię jak się dużo gada zawsze na odcinkach, sam taki jestem, więc... Więc naprawdę ciekawie, ale no tryb Garry's Moda całkiem straszny, dlatego, znaczy coś horrorowego, więc dlatego muzyczka z Piły. Widzę też tu funny moment, kobieta z takiem, nie wiem czy to jakiś tego, na LOL nie jest, czy coś, nie wiem, chyba tak, bo Pentakill, tak jest, to jest chyba League of Legends, więc widzicie tutaj niedużo filmów, niedużo właśnie u Foczeksa, ale no... Mam nadzieję, że będziesz więcej nagrywał, bo tych filmów jest tak sporadycznie, aż tylko, no, 6, więc no. Tak więc zapraszam do Foczeksa, jeżeli ktoś chce Garry's Moda pooglądać, czy jakiś funny moment, czy H1Z1 jakieś wygrać mecz w 5 minut, więc zapraszam. Dalej mamy Skater 125, aż mi się Tony Hawk normalnie przypomniał. Oj, przepraszam, musiałem sobie ziewnąć. O, widzę tutaj coś dla mnie również. Skater nagrywa Metina, samia.pl, by... grałem chwilunie na tym serwerku. A dzisiaj w nowym odcinku jest Luke After Cure. Cześć, siema. Widzę od razu fajny komentarz. Tutaj z kumplem również grasz, więc to jest na plusik. Zawsze trzeba tą ekipę mieć... Tak jak ja mam swoją ekipę bez nazwy, tak trzeba po prostu mieć tą ekipę, żeby się też rozwijać, bo ekipa to podstawa praktycznie. Więc od razu fajny komentarzyk na początku. Intro widzę też jest, Metin ogólnie spoko, muzyczka. Kupon PS w ilości 2 i miksturka biologa 10% ilości 2. Ogólnie jest spoko, naprawdę. Odbieramy nagrodę za polowanie na skontrolę pająk i dwa to dostaliśmy. 20 kaka. No widzę, że chyba na serwerze Easy grasz, więc spoczko. Nie pamiętam co to była ta samia, czy to Easy, czy Medium, ale chyba Easy właśnie. Ale no spoko, naprawdę, komentarzyk u ciebie spoko, lekko sobie podgłośnie. Odbieramy nagrodę za polowanie Yeti. No, czyli po prostu robisz misję, nie wiem, możesz też więcej pokazywać tych misji, ale spoko, no. Jeżeli ktoś chce poglądać Metina, czy... Ogólnie Metina czy Lola też tu widzę, więc ale przewodnim serią jest właśnie Metin, więc zapraszam, jeżeli ktoś jest fanem Metina. Dalej lecimy do Harego. Jest to gość, który ma aż 5000 wyświetleń pod czymś, nie wiem co to jest. Worldwide Lola, opening w Lolu. Brave'em jakiś tutaj niesmak, Cynamon Challenge. Zobaczymy sobie ten Cynamon Challenge.
Ja lubię oglądać challenge czasami. Good morning everybody, my name is Brick York Date and... Wait, what? Chciałbym mi państwa powitać, tym razem znowu nie będę nagrywał gier. Ogólnie to jakoś, znaczy te szumy możesz ogarnąć lekko, żeby ich nie było. Kamerka, no nie musi być jakiejś dużej jakości, jak ktoś jest początkującym, ale wiadomo, że zawsze lepiej stawiać na tą jakość. Jednak doszedłem do wniosku, że... Również rozpoczęcie odcinka było całkiem humorystyczne. Żeby jakoś podkręcić swoje tempo wzrastania w paczaczach, powinienem po prostu zrobić z siebie idiotę. Czasami trzeba. Dobra, przebijmy sobie lekko. No, nie jestem też zbyt wielkim fanem cytryn, ale po tym cynamonie to wszystko... No, po prostu jesz cytrynę, czyli po prostu widać, że robisz to z humorem, bardzo fajnie ci to wychodzi ogólnie, więc naprawdę masz pomysł na ten kanał. Widzę, że tutaj ten Ice Tower chyba na tym ekranie tutaj. Widzę, że coś naprawdę chyba własnotwórczy dokładnie. Avatar jesteś tu, tutaj tak samo chyba. Więc naprawdę ciekawe, ale co tu jeszcze mamy na jego kanale? Undertale'a mamy, no ciekawie. Widzę tutaj jakieś vlogi chyba. Znaczy Skyesco, nie wiem co to jest, chyba jakiś kolejny event. Widzę tutaj właśnie ten Undertale przewodni. Zenek Zombie, nie wiem co to jest, możemy zobaczyć sobie co to jest. Jeszcze. Aha, taka gierka, widzę. Charyzmatyk jak ty popełnia błędy. A, widzę, że z dwóch perspektyw. No ciekawie, jeżeli ktoś chce naprawdę... O, widzę symulator kozy, więc jeżeli ktoś chce naprawdę pooglądać coś z humorem, to zapraszam do Harego. Więc lecimy dalej już, poczekajcie. Na kim my skończyliśmy? No, na Harym. Tego... o właśnie, Dagota. Fajniej zgłaszam cię, Dagot, historia broni. Historia broni byłeś już, ale mogę cię... Chyba byłeś, naprawdę, ale mogę cię jeszcze raz polecić. James Fire, Paluholandia, też również się polecę. Tutaj mi napisałeś bardzo fajny komentarz. Lasowy, Yuki, dałem suba i biorę udział, prawilny Bigos. Nie wiem, co mi się tutaj dzieje, ale... Dobra, odtworzmy sobie tu Chris, WLKP. Dobra, nie jest dużo jeszcze tych kanałów, a już 17 minut leci, więc naprawdę ja na każdy kanał poświęcam, żeby wszystkie kanały, więc naprawdę poświęcam na wszystko, więc teraz będziemy lekko szybciej lecieć. Wakacje zostaną skrócone o 2 tygodnie. Co ty gadasz, panie, co ty gadasz? Widzę, że tutaj jakieś newsy, różne rzeczy, ale jak to prawda, to normalnie koniec będzie z tą kurczę, normalnie szydło. Czy kimś tam, Anna Zalewska. Aha, czy coś takiego. A, jak ona chyba normalnie, nie wiem co jest. Ja normalnie, więc powiesić takie coś, kurczę, no gdzie wakacje o 2 tygodnie. Dobra. Osoby, które chociaż w minimalnym stopniu interesują się moim kanałem i próbowały obejrzeć jakiś nowszy film w przeciągu ostatnich 2 tygodni, musiały się troszeczkę zawieść, ponieważ żadnego filmu nie było. Szczerze mówiąc, musiałem troszeczkę odpocząć. Czy ty masz takie paski cały czas, czy... 118 subskrypcji. No panie, pierwsze co, to polecam zniwelować te paseczki jednak, bo ogólnie jakoś fajna, miniaturki też masz bardzo dobre. Zobaczmy sobie ten maraton szybko, no i... Uwaga, w filmie występuje dużo kuchennej łaciny. Dobra, czyli... No. O Jezu! Dobra, przewińmy sobie, zobaczymy co ty tam robisz. Ogólnie chcę. Tak. Będę obserwował, teraz badaj. A ogólnie sobie gracie w CS-a. Dobra, ja tu nie będę komentował jakoś dużo, tylko zniweluj te paski i będzie dobrze. Tak więc Jakub, go zapraszam. Dalej mamy chyba coś dla mnie, bo jest to Dagot, Gothic Machinima. Oglądałem. Coś tam chyba oglądałem właśnie u ciebie. Widzę też Risen jest, ale Gothic dzieje, tego jeszcze nie widziałem. Chwilę sobie pooglądamy, wiem, że już jest 20 minut. Witaj, boski Smelu z ojca barana, który się nie narodził, którego daj stopy. Już mi się początek podoba. Ze swojej jakości. Ponieważ potrzebne są do stworzenia runy ognistej strzały. O, panie wszechmogący. Padamy na jaja. Porażeni twym świętym gównem. Jakiej przystojniaku? Pod tymi rządami znajduje się największy kawałek kiełbasy.
Już nie... O, wielka, szlachetna, czysta, najpiękniejsza i najdumniejsza... Dupo Gomez! Czy to był właśnie nie... Jaki Gandalf... Dumbledore? Której cień sprawia, że kwiaty polują w stadach jak ten złoty talerz, a rzeki grzebią sobie w jaja. Królowo, w czasach wielkiego niepokoju przyszło ci uczynić twojego małżonka Gomeza współwładcą, co umocniło pozycję waszej wysokości w obozie na bagnie. Stare dobre czasy. Co kurwa? Możesz się zamknąć. Czemu nie? O, nosie! Gomeza! Zjednoczyłeś zwaśnione mułowe grzyby Azji Północnej wielki kawał soczystego sera. Nie no, ja będę musiał to sobie pooglądać, naprawdę. Będę musiał sobie pooglądać właśnie te właśnie dzieje, no bo bardzo ciekawie to wykombinowałeś wszystko, więc zapraszam do Nagota, jeżeli ktoś zrozumie maszynimę gotikową, jeżeli ktoś lubi właśnie gotika, nie no, musicie po prostu zerknąć tutaj, bo maszynima jest po prostu najlepsza, naprawdę, zapraszam do Dagota, ja sobie wejdę po nagrywaniu, jak to się będzie montować, więc naprawdę pooglądam to wszystko. Dalej mamy historię broni, tutaj subskrybuję, bo już kiedyś tutaj byłem, jest to gość, który przedstawia ogólnie typowe wojenne sprawy, więc zobaczmy sobie. Borowską górą. Została stoczona pomiędzy 3 a 6 września w górach borowskich. Bitwa stoczona pomiędzy wojskami polskimi a wojskami niemieckimi. Straty po stronie polskiej wynosiły 580 zabitych i 250 rannych, a po stronie niemieckiej... No tak jak myślałem, po prostu ja ci już kiedyś polecałem, ja już opowiadałem kiedyś o tobie. Więc jeżeli ktoś lubi broni, o historii, to zapraszam bardzo serdecznie na ten kanał, bo właśnie tutaj ziomeczek no, nagrywa właśnie różne rzeczy wojenne, czyli jakieś operacje wojskowe, husarz, o husarii dużo się nasłuchałem, więc co tu można jeszcze chwilę tego poglądać. Co my tu mamy? Radem Natowskim. Postanowiono stworzyć taki system polskimi mocami. We współpracy z zagraniczną firmą zakładano... Aha, po prostu przedstawiasz czołgi, bronie i tak dalej, więc naprawdę, jeżeli ktoś się czegoś dowiedzieć o historii, nie wiem, naszego wojska, czy o historii broni, każdej czołgu, czy coś w tym stylu, to zapraszam. Historia broni. Dalej mamy James Fire. A, tutaj widzę, że ogólnie James Fire'ze nagrywasz typowe piosenki, więc zobaczmy sobie, co to jest. Jeżeli to od ciebie ogólnie, to... Aha, coś takiego to jest. No to ciekawe, naprawdę posłucham jeszcze sobie tych dwóch poza nagraniem, ale jeżeli ktoś chce muzykę, napisz mi może, czy to jest twoja ogólnie, to po prostu zapraszam. Dalej mamy Palu Holandia, czyli kolejny kanał gotikowy, czyli kolejny kanał dla mnie. Mamy tutaj Gothic 2 Złote Wrota, ogólnie nagrywany Sun Gothic, skróty Realu Madryt, widzę GTA, więc ogólnie widzę skróty ogólnie meczów. Ale zobaczmy sobie, co to jest właśnie, jak tutaj wychodzi u ciebie to. To trzeci odcinek ze Złotych Wrót. Przydałoby się parę wytrychów. Ostatnio gadaliśmy z Diegiem i on powiedział nam, iż... Od razu zniweluj sobie te paseczki. Lord Hagen ukradł mu paczkę bagiennego ziela z jego namiotu i musimy ukraść Lorda Hagena tę paczkę bagiennego ziela, oddać dla Diega, a on dopiero zdecyduje, czy dać dla Samuela, żeby sobie jebnął bucha. No dobra, ale gdzie ten Lord Hagen może mieć tą paczkę, to tego nie wiem. Najlepiej będzie pochodzić i się i tego poszukać. Na razie znaleźliśmy tutaj kilka sztuk złota. Pochodzę tu... A, widzę, że w Złotych Wrotach jest Hagen tutaj nawet. No nieźle go przywędrowało. No bardzo nieźle. Tutaj poszukam, bo w rozmowie z nim nic o tym nie ma. No ogólnie jest spoko, naprawdę. Począteczek fajny i tak dalej. Więc co tutaj jeszcze może być? Złote Wrota, Dobra, ciekawostki. Zobaczymy sobie chwilę ciekawostek. Ale ogólnie zapraszam do Palu Holandii. A jeszcze chwilę ciekawostek. Ja już to oglądałem. Czym jest to, iż... Lord Andre jest
paladynem i szefem rycerzy w Korinis, gdy się w niego zamienimy, naciśniemy B, jest jego klasa, raczej gildia, czyli strażnik. Czyli jest to paladyno, rycerzo, strażnik. Nie no, typowe ciekawosteczki, naprawdę, jeżeli ktoś lubi gotika, jeżeli ktoś lubi jakieś skróty, to serdecznie zapraszam do Palu Holandii i lecimy dalej. Mamy tutaj Lasowego, czy ty coś tutaj nagrywasz? Widzę Stilgara, młodzi prepersi na Facebooku, widzę, że tutaj jakieś unboxingi robisz. Unboxingi, jakieś drapki były, ale zobaczmy sobie, co to jest. Bo jestem ciekaw, to witam będzie... Witam z tej strony Lasowy. Dzisiaj mam dla was bardzo dobrą informację, ponieważ niedawno utworzyliśmy razem z Leśnym grupę na Facebooku. Jest tam też parę innych osób. Trudne czasy. Aha, widzę tutaj ogólnie grupę komentujesz, że założyłeś. No ciekawie, tutaj widzę chyba książka Metro, Uniwersum Metro 2033. Witam z tej strony Lasowy. Ogólnie na początku te szumy ogarnij. Dwie przynajmniej ja widziałem. Żadnej mi się nie udało zdobyć, ale jestem równie... Muzyczka ciekawa, dla ucha komentujesz, więc naprawdę jest spoko. Jeżeli ktoś lubi unboxingi, jakieś testy, widzę, że tutaj coś od Stilgara bardziej. I o to życie na wózku, bo życie na wózku też robi. Ale ciekawe właśnie rozpakowywanie racji żywnościowej, czy coś takiego jest bardzo ciekawe. Jeżeli ktoś lubi, to jak najbardziej. Ciekawy kontekst sobie wybrałeś jakby. Więc naprawdę polecam Lasowego. Dalej mamy Yuki. Siema, jestem Olivia. Dobra, czyli tutaj mamy już jakiś kontakt z dziewczyną. Dobra, zobaczmy, co tutaj może jest. Zobaczmy właśnie, co tutaj jest. Które nagrywam rano, bo wieczorem nie mam czasu. To jest kot czy kotka? Na to blondynka. Oczywiście, że kot. Widzisz, że ma wąsy. Po prostu jak znalazłam ten... Aha, po prostu widzę, że bardziej fanka chyba Pikachu czy coś w tym stylu. Widzę tutaj jakiś... dobra. Więc no ciekawy content, jeżeli chodzi o jakieś pogawędki, jakieś rysowanie. Wiadomo, o co chodzi, więc jeżeli ktoś lubi takie rzeczy, widzę, że tutaj energiczniej bardziej, więc naprawdę polecam Yuki i lecimy dalej, prawilny Bigos. No już 20-30 minut leci. Co my tu mamy? Operator, 911 operator, dobra, prawilny Bigos sobie ogarniemy jeszcze. Widzę, drugą łapkę ci zostawię i lecimy. Boże święty, jaka rozbudowana. Widzę, jest komentarz, więc jest naprawdę spoko. Ja tu może było jeszcze więcej. No dobrze, zagrajemy tu start. Znak ataku serca. Od razu szumy, zniweluj. Ale nagrywasz, no fajnie, że okay. Jest to z komentarzem. Nigdy więc wcześniej nie widziałem tej gry, ale zobaczymy dalej, co tutaj będzie się dziać. Czy ty dalej komentujesz? Widzę, że tutaj jakieś zgłoszenia są. Aha! Czyli tutaj w tej grze chodzi, że jesteś operatorem. No ciekawie, no. Jeżeli coś takie jest, naprawdę cię interesuje, to jak najbardziej nagrywaj. Widzę, że tu mamy też live'y, widzę, że tu już mamy Rimworld, więc naprawdę zapraszam bardzo serdecznie do prawilnego Bigosu, jeżeli ktoś lubi takie gierki. No i lecimy chyba do jeszcze ile tych kanałów? Kurczę, bo ich naprawdę dużo. No nie zdążę już raczej tych kanałów, więc to już raczej zostawię na następny raz chyba, bo tych kanałów jest naprawdę dużo. Albo dobra, jeszcze sobie wejdziemy do Chrisa, tutaj Veti, Hexiodus, biorę udział kolejny. Dobra, Willy, i opinię na pewno masz, więc biorę udział. Fajny filmik za polecenie, zapraszam cię do subowania. Tutaj News odpowiedział, poleć mnie Kajsterio, Matfix już był, tak jest, dokładnie, był już Matfix, więc ja ci już nie będę polecał. Bota Dam, bardzo fajne pozdro, zajrzysz do mnie, Mobilek, co tutaj mamy jeszcze? Krajewski Studio, witam bardzo chętnie, chciałbym być polecony, Wow, dzięki, łapa spoko,
Dobra, czyli to wszystko już, to będzie wszystko, więc lecimy jak najszybciej, bo nie chcę, żeby ten odcinek miał, nie wiem, z pół godziny, z 50 minut, naprawdę, bo to będzie naprawdę słabo. Infor w paczce FIFA, więc widzę tutaj FIFA, ale pierw zobaczymy sobie tutaj same tego. Siemanko, w tej stronie Wykapy witam was w kolejnym odcinku z Kariery Menadżera. Nowa seria na kanale, nowa, stara seria. Ogólnie, też będę wybierał teraz i tak sobie myślę nad Schalke. Nie no, Schalke spoko, lubię ten zespół, więc widzę, że tu ogólnie FIFA będzie górować na kanale. Ciekawy komentarz, szybki, energiczny, takie lubię. Ogólnie let's player typowy, więc naprawdę zapraszam was do Chrisa w WLPK, czy na odwrót, nie wiem jak to tam było. Naprawdę już się bardziej śpieszę, bo naprawdę chcę się do tych 40 minut, a wiecie jak ja się lubię rozgadać. Ale wszyscy będą poleceni, więc to jest taka, można powiedzieć, taka zaleta mnie, że chcę wszystko zrobić do ostatniej, można być kropli krwi. Dobra, Veti, ja tu już ci subskrypcję kiedyś chyba zostawiłem. A, widzę, że tu po prostu parkour jest, dobra. Dobra, czyli typowy parkour, randomowe parkoury, czyli po prostu parkour. Jeżeli ktoś lubi parkoury, to serdecznie zapraszam. Dalej mamy Hexiodusa, czyli kogoś, kogo oglądam. Bardzo często nagrywał Prince of Persia, typowy również let's player. Podobało mi się oczywiście Sonic, naprawdę fajnie. Widzę Tomb Raidera nagrywasz, Legend, cały czas, więc naprawdę spoko. To jest typowy let's player z komentarzem, bardzo no dobra, fajny. Witam was ponownie w kolejnym odcinku. W zasadzie to już ostatnim z gry Tomb Raider, Legend na konsolę, tak, na konsolę, no w ogóle na PC, teraz nagrywam nie na konsoli. Ogólnie oglądam Hexiodusa, więc... To tylko w połowie się tak... Więc ja się nie będę tutaj wypowiadał, główna jakość, wszystko jest naprawdę super, jeżeli ktoś lubi let's play'e to zapraszam. Ja cię już z góry oceniłem na początku, że jesteś naprawdę godny polecenia. Dalej mamy Damian IO, czyli Damian O1. Jakie IO już, kurczę, od jednego z tamtych, co było, się nauczyłem IO na końcu. Dobra, co my tu mamy? H1Z1, King of the Kill. Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym już odcinku z H1Z1. Po bardzo miłym odzewie pod ostatnim odcinkiem serii. Szybko. Okej, widzę H1Z1, nagrywasz. Bardzo ciekawie. Jakość taki... jak i muzyczka. Nie wiem, czy to jest z gry, czy to jest ogólnie, ale jest naprawdę super. Z killem. To w ogóle. Już strzela. Dobra, ogólnie widzę, że naprawdę jest bardzo fajnie. To są buty. Dobra, czyli wszystko jest naprawdę. Cały czas komentujesz, nie zanudzasz. Naprawdę fajny masz komentarz. Bardzo fajne, przyciągające raczej ludzi grafiki. Tak samo jak i grafika cała tutaj kanału, więc zapraszam do Damiana O1. Dalej mam Williego, kolejny youtuber, którego oglądam. Też sobie chwileczkę tylko pooglądamy. Myślę, że do 40 minut jednak dojdzie, bo... Battlefield 1 intro. Znaleźć części, uruchomić czołg, nie zginąć. Również u Williego nie będę się jakoś wypowiadał dużo. Ja cię już naprawdę też również oglądam, więc ty o tym wiesz. Ty u mnie też coś tam oglądasz, więc ja znam twój kanał, więc nie będę oceniał ogólnie filmów, ale posłuchajcie chwilę. Żeby tyle zrobić, ale cóż, trudno. No właśnie, jest bardzo ciekawy, więc ja tutaj nie będę się rozgadywał, kolego. Więc ogólnie polecam Williego, jeżeli ktoś lubi let's play, naprawdę super kanał. Idzie też tutaj Skyrimem, czy coś, Skyrim, czy coś w tym stylu, więc zapraszam. Dalej mamy Kajsterio, czyli kolejny kanał dla mnie, coś z FIFA, podróż po FIFA z Barceloną, również nie będę się rozgadywał. Zostawię ci tu oczywiście łapkę, jak zawsze. No i ogólnie początek sobie posłuchamy. Cześć, witam was bardzo serdecznie i tutaj znowu Kajsterio. No jak widzicie, komentarz naprawdę bardzo fajny, jeżeli chodzi o jakość. Jeszcze Messiego tu nie było, to jest... No i również komentuje wszystko, co się dzieje, również komentuje składy, czy coś w tym stylu, więc naprawdę warto go sobie pooglądać. Więc zapraszam również do Kajsterio, który nagrywa FIFA i naprawdę cieszę się, że są jeszcze tacy mniejsi youtuberzy, polski FIFAż, też kiedyś tak byłem, też kiedyś zaczynałem od FIFA, więc zapraszam właśnie do Kajsterio.
Bo dadam, spróbuj się nie zaśmiać. Challenge, kurczę, chyba się nie wyrobię jednak. Ale no szybko będziemy. Halo, cześć, witajcie, jestem oczywiście Bodadam i witam was na odcinku z... Spróbuj nie zaśpiewać challenge. Na czym polega ten challenge? On polega na tym, że to jest challenge i robi się w nim challenge, na którym próbuje się nie śpiewać. Challenge? Więc co? Powiem ci od razu tak, no ciekawie, że to jest jakiś challenge, ale ja jakoś takich growych challenge'ów jednak nie lubię. Że grasz czy coś, bardziej takie, nie wiem, cynamon, cytryna, banan and sprite, coś takiego, to jest ciekawsze. Ogólnie lepiej jakbyś ogólnie sobie tutaj grał czy coś z głosem, żeby był głos z gry, bo to jest naprawdę ciekawie, bez piosenki. Ale taki challenge sobie wybrałeś, więc zapraszam do Bodadama TV. Dalej mamy mobilek. Co tutaj mamy ogólnie, chyba jakiś kanał, jakieś ciekawosteczki, znaczy tutaj zostałem snowboardzistą, tak? Aha, tutaj pokazana gra jest, chyba Sean Weiskerbolding, nie wiem czy to jest to. Snowboarding. Aha, czyli tu jest po prostu pokazane jak jeździć właśnie tutaj na desce w jakiejś grze. Więc jeżeli ktoś takie coś lubi, widzę tutaj Pineball w Skyrimie. Czy aplikacje, coś takiego, więc zapraszam bardzo serdecznie właśnie do mobilka. Dalej mamy jak zrobić szablon, znaczy Krajewski Studio, jak zrobić szablon dla opornych. Zobaczymy sobie tylko chwilkę, bo chcę się wyrobić do tych 40 minut. Aha, tylko po prostu pokazujesz, czyli taki poradnik, tak? No. Czyli taki typowy poradnik robisz. No dobra, czyli to raczej wiadomo, jeżeli ktoś naprawdę będzie chciał tego użyć, czy coś w tym stylu, to jak widzicie nic nie przesyła od kilku miesięcy. Jeżeli ktoś lubi ogólnie zrobić jakieś szablony, czy coś, jakieś rzeczy z papieru, to zapraszam właśnie do Krajewski Studio. No i Mike Mazur, widzę tutaj CS, PS, zobaczymy co to jest właśnie, co ty tu czy komentujesz, co robisz. Intro ogólnie przewijemy, strasznie głośno jest. Dobra. Wszystkich bardzo serdecznie w mojej nowej serii Od Zera do Chwały. Tutaj widzicie mój obecny skład. Na rezerwie jest jeszcze... Od razu ci mówię, że tego, coś ci dam komputer w tle buczy, też miałem ten problem. I Torres, który będę rozwijał później, ale też w następnych odcinkach. Dzisiaj chciałem sobie zagrać turniej online, ale bardzo długo mi wyszukiwało przeciwnika, także zdecydowanego. Ale nie. Ale znowu podanie od Aranzumi, nie wiem, oni jakoś się tam rozumieją. Dobra, czy... ciekawy bardzo komentarz ogólnie. Ogólnie grasz PES-a, masz ciekawy skład. Jeżeli ktoś lubi piłkę nożną, znaczy jeżeli ktoś lubi PES-a, bo tu bardziej widzę fan PES-a niż FIFA. Więc naprawdę zapraszam was właśnie do Mike Mazura, który właśnie takiego PES-a nagrywa. Mam nadzieję, że też ball openingi robisz. No i tym ciekawym akcentem zakończymy sobie ten odcineczek. Naprawdę było za dużo kanałów. Aż 40 minut nagrywania, więc dziękuję bardzo serdecznie. Zapraszam kolejnych do brania udziału. Właśnie możecie udostępniać każdemu, żeby było jeszcze nas więcej. No i tak jak mówiłem, zapraszam właśnie do tego filmu. Tak więc dziękuję za oglądanie. Mówiłem, druk, trzymajcie się. Do następnych, hej, opa.